Ruszamy rozprawić się z tą wielką osą. Nazbieraliśmy, nakupowaliśmy ostatnio rzeczy. Tu jest kartridż, który nam... Tylko czemu tamten, bo tu jest inny symbol? No widocznie tak. Tamte drzwi wydawały mi się, że też mają taki symbol jak ten. Oj, słychać już osy, że lecą. Dobra. Najpierw załatwimy pana kraba. Niech nam zejdzie. 10 strzałów można użyć, ale ten jest wytrzymały, gadzina. Więcej potrzebuje strzałów niż 10. Może 11. Może 12. A może nie trafią. I znowu osy. No i niech tych z góry nie przylecą tutaj, bo zaraz w sposób nieodpowiedzialny przegram. No właśnie. To był sposób nieodpowiedzialny, przegrany. Zastanawiam się, kiedy się zaczyna, znaczy chyba zaczyna się zawsze w ostatnim miejscu save. Na szczęście szybko możemy tu dojść, wiemy jak. I to jest to, że nie można lekceważyć przeciwnika. Tylko szanować każdego przeciwnika. Każdego przeciwnika trzeba szanować, nawet tego, który tutaj leci do nas. Opa! No. Oj. Musiałbym sprawdzić, ile trzeba razy go uderzyć. Nie było to za trafne, ale weźmiemy sobie jakiś mały olej, zjemy. Tutaj to ten ul trzeba rozwalić. Na szczęście te idą na strzała osy, więc zdążymy tu po prostu podejść. I rozwalić ul. Prawie na przegrzaniu, ale... To przeskoczymy, bo to mam już otwarte przecież. Weźmy sobie jeden dodatkowy olej. Bo tak trzeba. Tutaj mamy drzwi chyba dalej otwarte nasze. Tu była ta wielka osa. No bo tu już się zmienia trochę ta nasza okolica. Tu są jeszcze drzwi zamknięte. Trzeba się bacznie rozglądać na boki. Tu jest to tajemnicze coś. Jak to rozwalić? Bomba rażąca. Zadanie, ale może zamrozić przeciwnika. No, spróbujmy zamrozić przeciwnika. A wybuchnąć przeciwnika? No nie, próbowaliśmy go już wybuchnąć. Standardowy granat. A nic. Tutaj to duża osa przyleci, z tego co pamiętam. 3, 4, 5, 6, 7. 7 razy trzeba ją uderzyć. Weźmy sobie oleju. Być może tutaj, tak jak się mówi, weźmy sobie oleju, to jakbyśmy do, mieli sobie wziąć oleju do głowy. A tutaj co się dzieje? Nie mogę tu wskoczyć. Czasem się zastanawiam, czy tutaj nie ma jakichś błędów w tej szerze. Na przykład jak tu. Nie mogę wskoczyć na... No ale dobra, miałbym tutaj gdzieś jeszcze iść, więc...
pójdźmy tam, gdzie mogłem iść. Tutaj można skoczyć. 4 razy taką małą osę. Weźmy tego oleju jeszcze, bo tutaj pewnie będzie wróg. Jak naciśniemy ten przycisk. Tego na 5 razy. O, a tego na 11 chyba. Aczkolwiek. Po co to rozwaliliśmy? To nie wiem. Weźmy jeszcze oleju. Chyba, że teraz się coś tutaj nam właśnie otworzyło. Drzwi. No i znowu tutaj się szykuje jakiś... 1, 2, 3, 4, 5. Mamy... bomby. Te chyba... Tu będziemy mieć fajny, duży olej. Nie taki duży, ale dobra, dobra i to. Tu trzeba będzie skakać po tych... platformach. Trochę to jest tego skakanie. Aha, bo tu się zapada. Czyli jest czasowe. A to jak rozwalić? Chyba może szybko podejść. Albo po prostu to przeskoczyć. Jak tam przeskoczyć? Szybko przejść i otworzyć skrzynię? No może, może. Co tutaj jest? A, to jest skrzynka. O, ta. I mamy nową zbroję. Tu jest tajemniczy przycisk chyba? A, skocznia. Taki system. Super. Dobra, zobaczmy sobie ubranko. Pojemnik zbiornika oleju, pojemnik zbiornika oleju. Czyli 2 razy pojemnik zbiornika oleju nam się powiększy. No ale już też ciekawiej wyglądamy. Nie ma tutaj odzorowania na tym pojemniku zbiornika oleju. No tylko trzeba wierzyć w to, że się zwiększył. No ale dobra. Póki się nie zatrzymaliśmy gdzieś w jakimś miejscu. No i tu trzeba będzie zdobyć nowy kartridż, żeby otworzyć te drzwi z takim symbolem. Tam tylko się zastanawiam, czemu nie można było wskoczyć, a może to był przypadek. I tu jest safe, bo tu pewnie jest jakiś boss zaraz. Oho, i fragment mapy kolejny. To od razu sobie ją aktywujmy. I zobaczmy. Czyli mamy... O, coś tutaj mamy. Moduł bomby. Dodaje możliwość zostania różnymi rodzajami bomb. Aha, czyli będziemy mogli... Tu jeszcze nie mamy żadnej zdolności. Będziemy tutaj sobie zdobywać te różne moduły, które nam będą pomagać. Zobaczmy mapę. Wiemy już, gdzie możemy tu iść. Oj. Chciałem mapę przejść na tą mapę. Zbliżenie. Tu w miarę wszystko zdobyliśmy. Tutaj nie byliśmy na dole. I tutaj nie mamy odkryte. To może zanim pójdziemy dalej. No dobra, zobaczmy tylko. Zawsze jest taka jakaś pokusa, żeby tylko jeszcze zobaczę tu, jeszcze zobaczę tu. No tu już się rzucił chłopak. Raz. Leci już osa duża. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu. I jeszcze. Ten raz mnie uderzył, dobra, ale to nic, wybaczamy mu. Nie no, to korci, żeby iść dalej, ale ja bym... Tutaj jednak nie byłem widać wszędzie.
Tylko czy dlatego, że nie mogą być. Ale mam już teraz bomby, więc spróbujmy się wrócić mimo wszystko. Tu mamy safe. Tu mamy windę. Winda, która nas zaprowadzi, gdzie być może to wszystko dalej będzie znowu połączone. No, tutaj są jakieś drzwi, które będzie można później na pewno otworzyć. Tu jest ukryta. No, pięknie, pięknie to się rozbudowuje. Bam! Ja nas dalej idę. Tu jest skocznia, żeby stąd ewentualnie potem wyjść. No i dalej. I to wciąga masakrycznie. Niestety muzyczka dalej jest muzyczką. Aha, jak wrócę tutaj, to wrogowie są od nowa. Już się przegrzałem. Dobra. A co tutaj na dole? Czy tu zginę? Nie, to jest kartridż. Ale nie mamy tego jeszcze kartridża. Tym samym odkrywamy trochę mapę. No i sorry. Wrogu. Nie mam tak mało oleju, mam 13, ale 16 chłodziwa, ale po co tego, po co to marnować, jak można to właśnie, o właśnie w ten sposób. Parę razy dostanie, a możemy pójść na całość i zrobić to tak. O właśnie. No tylko wchodziliśmy właściwie po to, żeby to zdobyć, no i to będzie kiedyś przejście, zobaczmy czy to na mapie widać. Tak, widać, że tutaj ten symbol, tamten symbol. Tu na górze jeszcze coś, gdzieś drzwi są jeszcze. Aha, to są te drzwi. Dobra. Zawołajmy windę. Jest to nowa mapa właściwie. Nowy teren do zwiedzania. Tutaj można z windy skoczyć? Nie, na windzie się nie można ruszać. A jeszcze chciałbym zobaczyć, jak tam można. No dobra, tu będzie safe i tutaj zakończymy, dodamy sobie życia. Ale jak można tych takich mrożących pokonywać? Może różnymi bombami. Dobra, ale to na razie zakończymy. Tymczasem, borem lasem.